Witam wszystkich Państwa. Jak widać z tego afisza, dzisiejszym wykładowcą jest profesor Łukasz Szturski. Nauka w oparach oszustw, czyli będzie taka ciemna strona nauki. I wydaje mi się, że to może być ciekawe, ale może Państwo uznacie, że nas to w ogóle nie dotyczy. To przekonamy się, czy tak, czy nie. Profesor Turski zajmuje się fizyką materii skondensowanej i mechaniką statystyczną. Ale proszę się nie przerażać, bo poza tym zajmuje się popularyzacją wiedzy i publicystyką. Zorganizował i był takim pomysłodawcą pikników naukowych i ciągle bierze w tym udział. Jest jednym z założycieli Centrum Kopernika tutaj nad Wisłą. Także jest biegły w sprawach popularyzacji pewno nawet bardzo trudnych zagadnień. Pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie imienia kardynała Wyszyńskiego. To nieprawda. Nie? Tak wyczytałem w życiorysie i nawet zacząłem się zastanawiać, jaką teorię o stworzeniu świata i człowieka klerykom wykładam. Czy tą zgodną z... Zajrzał pan rektor do niewłaściwej teczki. Dobrze. W każdym razie zastanawiałem się, czy zgodnie z Ewangelią, czy zgodnie z bardziej z Darwinem na przykład. Ale rozumiem, że to jest nieaktualne. Bardzo krytycznie wyraża się na temat programów fizyki i matematyki, które są w tej chwili, obowiązują w naszych szkołach. I twierdzi, że podstawa programowa z fizyki zatrzymała się na XIX wieku. I tu tą opinię nie na temat fizyki, a biologii w szkole ja w pełni potwierdzam, bo jak patrzę na programy, na podstawy programowe dla biologów, dla licealistów, to patrzę, jakie są wymagania, że uczeń obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych, muchów, widłaków, skrzypów, paproci, nagozalążkowych i okrytozalążkowych, wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych grup itd., itd. No a poza tym taki przykład jednego z testów dla gimnazjum. Brzmi pytanie tak, z której strony głowy ma otwór gębowy wypławek? I teraz A z prawej, B z lewej, C w środku, D żadne z powyższych. No, czy zdalibyście Państwo maturę? No, boję się, ja bym na pewno nie zdał. Teraz krytykuje profesor Turski również nie tylko szkoły, ale również uniwersytety, zwłaszcza uniwersytety czy uczelnie niepubliczne. Twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć te uniwersytety dobre. I zabierał też głos w różnych sprawach publicznych, między innymi na temat katastrofy smoleńskiej i co było skomentowane przez niejakiego publicystę Stanisława Żaryna, który napisał tekst zatytułowany Kiedy parówki nie kompromitują, czyli o podwójnych standardach kompromitujących Gazetę Wyborczą, kropka, kolejna bezczelna akcja żołnierzy Michnika. I tam właśnie profesor Turski jako żołdak czy żołnierz żołdak Michnika jest przedstawiony. A jeszcze lepiej siepacz. Siepacz, tak. Proszę Państwa, jako ciekawostkę też podam, że służbę wojskową odbywał razem z aktorami, bo z jakichś powodów w tym czasie fizycy zostali zaklasyfikowani jako artyści. Także był w jednej drużynie z
perepeczką i z... I z ja się Mandlertem, Marianem Opanią, i tak. Andrzejem Zaorskim. Także wydaje mi się, że jako artysta to ten wykład powinien wygłosić w sposób rzeczywiście artystyczny. Proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz będzie chwila nerwowa. Czy uda się wszystkie urządzenia włączyć. Proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować Uniwersytetowi za zaproszenie. To taki zaszczyt, że Alma Mater zaprasza swojego wyrodnego ucznia do wygłoszenia tego wykładu, ale jak Państwo doskonale myślą, zdają z tego sprawę, kiedy przygotowywałem ten wykład i kiedy przygotowywałem też te slajdy, to przez do głowy mi nie przyszło, że będziemy się spotykać w Dniu Ponarodowej Tragedii. I dlatego chciałbym Państwa prosić o wstanie i uczczenie pamięci Pawła Adamowicza. Dziękuję. Proszę Państwa, tytuł mojego wykładu to jest Nauka w oparach oszustw. I tak się składa, że ten wykład odbywa się niemalże dokładnie w dziesięciolecie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Polsce. Mianowicie dokładnie 10 lat temu rząd nasz wydał dokument, który jest poświęcony klasyfikacji zawodów, które można uprawiać w Polsce. W tym dokumencie z jakichś powodów nie znalazło się miejsce na zawód naukowiec, natomiast znalazło się miejsce na tak bardzo ważne dla naszego społeczeństwa, jego przyszłości zawody jak jasnowidz, wróżka, bioterapeuta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że ten dokument się ukazał, razem z moimi kolegami, z panem doktorem Tomaszem Witkowskim, psychologiem, i panem wtedy doktorem Tomaszem Sowińskim, a dzisiaj profesorem Tomaszem Sowińskim, który tam siedzi właśnie, także przynajmniej w tej części wykładu ktoś dzieli ze mną odpowiedzialność. Napisaliśmy do pani minister Fedak list, który nazwaliśmy listem w obronie rozumu. Ten list wywołał pewną burzę. Dostałem na niego odpowiedź od pani minister Fedak wielostronicową, zupełnie jej nie zrozumiałem. W wyniku tego listu kilku posłów złożyło interpelacje sejmowe, no ale nic z tego nie wynikło. Po mniej więcej kilku dniach zbierania podpisów, to był 2009 rok, jeszcze przed tym, nim tak zwane portale społecznościowe bardzo się rozwinęły, także zbieraliśmy to przy pomocy tylko wpisów na stronie internetowej. Prawie 5 tysięcy osób się podpisało. No i nadal te zawody występują, co oznacza, że sądy publiczne w Polsce mogą korzystać z usług eksperckich, na przykład znanego jasnowidza z Człuchowa. To był tylko taki wstęp uzasadniający, dlaczego profesor Węgleński mnie zaprosił akurat dzisiaj na ten wykład. Proszę Państwa, to co Państwo widzą na tym przejrzoczu, to jest kadr z filmu Stanleya Kubricka Odyseja kosmiczna 2001, niemalże otwierający ten film, kiedy ten małpolud lub homonoid, nie wiem jak to się powinno oficjalnie nazywać, podrzuca do góry kość, która potem w filmie się przeistacza w górze w stację kosmiczną. I to jest początek rozwoju ludzkości.
I widać na tym slajdzie, że od samego początku rozwój cywilizacji był związany z rozwojem nauki. Otóż ten małpolud, który podrzuca tą kość, wykonuje bardzo ciekawe badania z dziedziny fizyki. Po pierwsze, ta kość spada, w związku z tym bada on pale grawitacyjne Ziemi i prawa Newtona. A po drugie, samo posługiwanie się tą kością, która służy do tam rozbijania orzechów kokosowych, a także takiego dostarczyciela wysokokalorycznego pożywienia dla tych małpoludów, czyli głowy pobratymca, to jest posługiwanie się z urządzeniem, które się nazywa maszyną prostą, dźwignią jednoramienną. I w czasach mojej młodości o tym uczono w szkole podstawowej, no a teraz w związku z rozwojem cywilizacyjnym to prawdopodobnie będzie temat poruszany na co bardziej ambitnych szkołach doktorantów, na co lepszych, na lepszych uczelniach. I wraz z poznawaniem nauki, z tworzeniem się nauki, tworzyła się także nasza cywilizacja. No i nie mamy tyle czasu, żeby omawiać wszystkie jej kroki po kroku, dlatego ja w moim referacie właściwie odwołam, zacznę, przenoszę Państwa teraz do początku XIX wieku, dlatego że dopiero w XIX wieku coś się wydarzyło naprawdę interesującego w nauce. To znaczy nauka w XIX wieku nabrała już takiej mocy, takiej potęgi twórczej, że mogła nie tylko próbować opisywać obserwacje dokonywane przez ludzi, ale mogła też stawiać pytania, które nie były tak obserwacyjnie oczywiste, i odpowiedzi na te pytania pozwalały rozwijać dalej nasze poznawanie otaczającego świata. I w tym XIX wieku było coś bardzo interesującego. Nauka była bardzo poważana przez polityków. To jest cytat z mowy wyborczej Abrahama Lincolna, który ubiegał się o swoją inwestyturę. Bobry budują domy, lecz nie czują tego inaczej lub lepiej niż 5000 lat temu. Człowiek nie jest więc jedynym zwierzęciem wykonującym pracę, jest jednak jedynym, które doskonali swoją działalność, osiąga to poprzez odkrycia i wynalazki. Nauka była dobrze przez ludzi, przez polityków rozumiana, a także w tym czasie naukowcy, bardzo wybitni naukowcy, jak na przykład William Kingdon Clifford, wybitny matematyk, zajmowali się także tym, jaką rolę nauka powinna odgrywać w społeczeństwie. I pozwoliłem sobie tutaj, coś przeskoczyło zbyt wcześnie, pokazać Państwu cytat z jednej z prac filozoficznych Clifforda pod tytułem The Ethics of Belief. Jest błędem każdego zawsze i wszędzie wierzyć w cokolwiek bez wystarczającego dowodu. To jest bardzo proste sformułowanie. W tej chwili to pewnie by trzeba napisać kilkadziesiąt rozprawek, o co najmniej 10-punktowych, żeby tą wiadomość, to badanie naukowe przekazać ludziom. Otóż to proste stwierdzenie Clifford potem rozbudował i powstała taka doktryna filozoficzna, która się nazywa bezpieczną prawdą. I to, że jedyna prawda, którą powinniśmy się posługiwać w naszym życiu, to jest ta, która podlega weryfikacji poprzez proces badań naukowych. A proces badań naukowych to jest ten, kiedy możemy znaleźć dowody, potwierdzenia na nasze badania. No i tak to było, proszę Państwa, w XIX i XX wieku. I na przykład w tym takie dwie kolumny tu się powinny pokazać. Na jednej z nich są osiągnięcia nauki, no więc w XIX wieku matematyka. Zaczyna się od geometrii nieuklidesowej. Przy okazji jesteśmy na uniwersytecie. Geometria nieuklidesowa została wymyślona, czy stworzona, czy opisana po raz pierwszy przez Bernarda Riemanna w jego pracy habilitacyjnej. Ta praca habilitacyjna nigdy za życia Riemanna się nie ukazała drukiem. Tym niemniej wszyscy ją wiedzieli i stworzyła
ona w dużej mierze naszą matematyczną cywilizację. Dzisiaj, co uważam za komentarz właściwy do toczącej się permanentnie w Polsce dyskusji, czy warto pisać prace habilitacyjne. Warto pisać dobre prace habilitacyjne, a nie dobrych prac habilitacyjnych z różnych powodów, także takich nie należy. No, fizyka, elektrodynamika, proszę Państwa. Jeśli Państwo zajrzą do swoich kieszeni, to macie takie urządzenie, nazywa się telefon, smartfon. Jak tutaj jesteśmy w tej sali, ta sala jest pełna, wypełniona rozwiązaniami równań Maxwella. Równania Maxwella, jak ktoś z Państwa nie wie, co to jest, to może wyjść i na frontonie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu jest napisane, są zapisane równania Maxwella, co prawda w najbardziej skomplikowane, jak można to było wymyślić, postaci. No, nauki społeczne. Powstała socjologia, archeologia, psychologia, nauki inżynieryjne, no, cała nauka elektryczności. Pan Musk uruchamia produkcję samochodu Tesla numer 3. Silnik w tej Tesli, elektryczny silnik w tej Tesli, został zaprojektowany w 1836 roku. On jest troszeczkę umysłowy, ale idea tego silnika to jest taka, silnika z XIX wieku. No, mamy również elektromobilność, no i przede wszystkim gigantyczny postęp w medycynie, anestezjologia, higiena, mycie rąk chirurga, farmakologia, to wszystko powstało. Ale obok nauki pojawiły się prądy myślowe, które dzisiaj nazywamy paranauką i też pozwoliłem je sobie tutaj wypisać dla Państwa. Okultyzm. No i ta najbardziej bliska narodowi polskiemu teozofia, Madame Blavatsky, niezwykle popularna w latach przed II wojną światową w polskim wojsku i w policji, między innymi generał policji polskiej teozof jest odpowiedzialny za tak zwany czakram na Wawelu, który minister edukacji w poprzednim rządzie tego rządu, co teraz, uważał za stosowne umieścić na liście koniecznych wycieczek szkolnych dla młodzieży polskiej. Teozofia, spirytyzm. Spirytyzm, gdyby Państwo popatrzyli do góry, wybrali sobie jakąś świetlówkę tam na górze, to jak popatrzą Państwo na świetlówkę, to po lewej i po prawej stronie na końcach tej świetlówki, jak to profesor Węgleński mówił, a może w środku, ale w środku tam nic nie ma, są takie ciemne paski, to się nazywa ciemnia Crookesa. William Crookes to był człowiek, który wymyślił też spirytyzm. No i oczywiście coś, co było fenomenem XIX wieku i przelało się na XX wiek, czyli nauka o płaskiej ziemi. Taki był pan Wilbur Woliwa, który założył miasto pod Chicago, nazywa się Zion, jeszcze można w Google Maps je obejrzeć, i który w latach 20. był posiadaczem najsilniejszej radiostacji na kuli ziemskiej. Otóż te wszystkie paranauki powstały, ale one powstawały obok nauki. I nawet Crookes, który od tych wymyślał sobie różne dziwne rzeczy razem z Arthurem Conan Doyle'em, był bardzo porządnym naukowcem. I w jego działalności naukowej elementy paranaukowe nie odgrywały żadnej roli. Pozwoliłem sobie też umieścić tutaj dwa komentarze dotyczące tak zwanego zysku wiedzy. To jest takie pojęcie w tej chwili w naukometrii. I jaki był ten zysk wiedzy nauki? No, gigantyczny. Natomiast jaki był zysk wiedzy z tych różnych, no, dość bym powiedział, zerowy. No i jak to, proszę Państwa, wygląda dzisiaj? I tak się jakoś potoczyła historia, że do mniej więcej połowy XX wieku politycy szanowali naukę i nauka była troszeczkę odseparowana od tej działalności paranaukowej. Aż coś się zmieniło w połowie XX wieku. I co się zmieniło? Powstał wielki ruch filozoficzny, który się
nazywa postmodernizmem, który spowodował, że dopuściliśmy do nauki paranaukę. Wszystko stało się możliwe, ponieważ plecenie bzdur, że na przykład jak zrzucę ten komputer z tego pulpitu, to on poleci do góry, a nie spadnie na dół, bo to będzie tylko inna narracja, że 2 razy 2 razy 5, jak ktoś powie, że 2 razy 2 jest 5, no to nie można go poddać na przykład procesowi reedukacji, żeby się nauczył, że jest 4, bo przecież to jest tylko inna narracja. No i między innymi do dzisiejszego dnia w różnych książkach mogą Państwo znaleźć peany na cześć niejakiego pana Jacques'a Lacan. On co prawda był kolaborantem hitlerowskim podczas II wojny światowej, ale to jakieś mu jest zapomniane. Ale to był taki pan psychiatra, zresztą wyrzucony, odebrano mu prawo leczenia ludzi, który uważał, że psychiatria ma coś wspólnego i psychologia z topologią. I używał takiego języka, w którym pewne pojęcia z matematyki się mieszały z pojęciami z psychologii. Drugi przykład takiego pana to jest bardzo sławny francuski filozof Jean-François Lyotard, który napisał taką książkę Stan powspółczesny rozważania, raport o wiedzy. Kiepski raport o kiepskiej wiedzy, ale był niezwykle popularnym myślicielem. Brian Appleyard, do dzisiejszego dnia z nami, dziennikarz i filozof angielski, autor takiej książki Understanding the Present Science and the Science and the Soul of the Modern Man. Zrozumienie rzeczywistości, nauka i dusza współczesnego człowieka, który napisał takie mądre zdanie, które mogą Państwo przypisać na temat teorii ewolucji. To był taki paranaukowy bełkot, który został wpisany w naukę. No, to nieprawda, że to zostało całkowicie przez naukowców i przez ludzi zajmujących się nauką zignorowane. Ludzie próbowali się z tym sprzeciwiać. To jest okładka książki napisanych przez pana Grossa i Levita, biologa i matematyka amerykański, która nazywała się Higher Superstition, takie, prawda? Ja tylko pozwoliłem sobie z tej książki taki cytat wybrać. Oni tam omawiają twórczość niejakiego pana Fergusona, który napisał książkę Nauka przyjemności, kosmos i psychika burżuazy, w świecie burżuazy, spojrzeniu burżuazyjnym na świat. No i to jest cytat z tej książki, który wybrałem. Ale ta paranauka stała się integralną częścią nauki. Nikt się tym specjalnie z prawdziwych naukowców nie przejmował. Robiono takie próby ośmieszenia tego, jak na przykład tak zwany tryk Sokala, taki fizyk amerykański Sokal, który był bardzo lewicowym człowiekiem, pojechał do Nikaragu i pomóc sandynistom uprawiać naukę, ale tam się jakoś zraził do tego. Wrócił i zrobił ten numer polegający na opublikowaniu w bardzo popularnym socjologicznym czasopiśmie pracy, która była stekiem bzdur i ujawnieniem tego, że to jest stek bzdur w innym czasopiśmie. Pan doktor Tomasz Witkowski, który był razem z Tomem Kiemsowińskim, mną autorem tego listu w obronie rozumu, powtórzył taki tryk Sokala w Polsce w czasopismach psychologicznych. No dobrze, ale to nie jest tak, że to tylko na świecie odbywają się, proszę Państwa, tego rodzaju ekscesy, że paranauka stała się integralną częścią nauki. Jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim. To jest, proszę Państwa, fotokopia recenzji, którą z profesorem Iwo Białnickim-Birulą, który też tu siedzi na sali, więc to jest drugi fragment mojego wykładu, za który nie ja tylko ponoszę odpowiedzialność. Napisaliśmy w pauzie akademickiej recenzję książki pana profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora Rudowskiego,
która to książka jest zatytułowana Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej. I tu jest cytat z tej książki. Jeden, dysponenci tych zdolności za pośrednictwem przedmiotów mających związek na przykład z poszukiwaną ofiarą w świetle zasad nieoznaczoności Heisenberga mają dostęp do ich właściciela. No więc, ale to jest typowy paranaukowy Znaczy, ja przepraszam, to nie jest jeszcze 11 wieczór, ale tym niemniej użyję tego słowa bełkot, który tkwi, prawda? To jest ta inna narracja, która została dopuszczona. Ale jednak nadal to pozostawały pewne fragmenty niezależne od nauki, prawda? Byli ludzie, którzy pisali takie rzeczy, ale na Uniwersytecie Warszawskim jest olbrzymia grupa profesorów, studentów, którzy świetnie wiedzą, co to jest zasada nieoznaczoności Heisenberga i wiedzą, że nie można jej wykorzystywać celem resocjalizacji przez sztukę sakralną kryminalistów. Także to były takie krok, który wpuszczono tą paranaukę do gmachu nauki. I co się wydarzyło, proszę Państwa? Paranauka zmutowała i paranauka doprowadziła do oszustw naukowych. Nauka jest potrzebna społeczeństwu, ponieważ zapewnia, jest podstawą bezpiecznej prawdy. Jeżeli dopuścimy do tego, że badania naukowe są oszustwem, to społeczeństwo traci dostęp do prawdy. A o konsekwencji, które się dzieją, kiedy nie ma prawdy, no to wszyscy Państwo wiecie znacznie lepiej niż ja. No więc kilka przykładów, co się dzieje w tej chwili. Nauki społeczne. Ja wybrałem kilka przykładów. Mógłbym bardzo o tym długo mówić, ale no po prostu kilka przykładów. Pan Diedrich Stapel, profesor psychologii społecznej z Uniwersytetu w Tilburgu. 58 prac jego zostało wycofanych jako oszustwa. Ten pan posiadał wszystkie możliwe granty Unii Europejskiej. Łącznie z tymi grantami, o których minister Gowin ciągle mówi, że nie mamy. Więc może to i dobrze. W każdym razie to zresztą większość tych prac była podstawą doktoratów obronionych przez jego uczniów. Pan Brian Wansink, Dyson Endowed Chair of Applied Economy. Katedra Endowment Chairs, taka finansowana katedra z nazwiskiem, to jest szczyt szczytów w hierarchii akademickiej w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet Cornella to jest też jeden z najlepszych uniwersytetów. No w każdym razie, jeśli wierzyć rankingowi szanghajskiemu, jakżeż bym nie wierzył rankingowi szanghajskiemu, przecież by mnie profesor Węgleński tu nie wpuścił, gdybym nie był czcicielem rankingu. Otóż, proszę Państwa, ten pan miał tylko 17 prac naukowych, za które wycofano jako oszustwa i został z tej roboty, z tej katedry zwolniony. Nauki medyczne. John Darcy, kardiolog z Uniwersytetu Harvarda, to podobno nie zły uniwersytet. 17 prac wycofanych jako oszustwo. Ewald Dreyer, okulista z Harvardu, 10 prac wycofanych za... Ja to takie przypadkowo wziąłem liczby. Yoshira Sato ze szpitalu Tagawa, to jest podobno jeden z najlepszych szpitali w Japonii. 30 testów klinicznych dotyczących osteoporozy wycofanych jako oszustwo. Podejrzewam, że wiele z pań jest bombardowanych ciągle ulotkami, że należy jeść lekarstwa na osteoporozę. Ciekawe, ile z nich było zatwierdzonych do użycia w wyniku badań pana Tangawy. No i taki swoisty rekord w latach 210-216, 460 Chińczyków, onkologów,
którzy zostali oskarżeni przez władze Chin. Już nie próbowałem nawet się dowiedzieć, do czego doprowadziło to oskarżenie. Którzy stworzyli takie koło recenzji naukowych i publikowali oszukańcze prace naukowe. Oszustwo stało się chlebem powszednim w działaniu naukowym. No ale żeby nie było, że się wypowiadam tylko o naukach społecznych, medycynie. Notabene medycyna, proszę Państwa, to jest w tej chwili najnowocześniejszy dział nauki na świecie. Kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, tysiące ludzi na świecie przechodzi badania przy pomocy antymaterii. Czymś, co nie istnieje w najbliższej nas części wszechświata, jest sztucznie wytworzone. I to jest rutynowe badanie. Nawet w Warszawie są dwa chyba PET-y, których te badania zapewne w tej chwili są przeprowadzane. Więc mamy głęboki problem, ponieważ nie wiemy, które z tych badań są prawdziwe, a które nie, zresztą za chwilę o tym będę mówił. No ale chciałbym powiedzieć Państwu o naukowym fiasku poprzedniego stulecia. I to dotyczy mojego zawodu, fizyki. To jest okładka książki Johna Huizingi, sławnego i bardzo takiego poważanego chemika amerykańskiego, który był przewodniczącym komisji senackiej, która miała wyjaśnić sprawę oszustwa naukowego, który się nazywa zimna fuzja. Zimna fuzja związana jest z nazwiskami panów Stanleya Ponsa i Martina Fleischmana. W 1989 roku ci dwaj panowie urządzili konferencję prasową. To był zresztą początek takiej fizyki Wall Street Journal. To znaczy, że ogłasza się badania w Wall Street Journal, a dopiero potem może publikuje się te wyniki w czasopismach naukowych. I ci panowie ogłosili, że znaleźli wspaniałą rzecz, mianowicie przeprowadzili fuzję jądrową, czyli osiągnęli to, co pracujący w pocie czoła fizyce przy pomocy gigantycznych urządzeń próbują zrobić od 50 lat i co rok są 50 lat przed osiągnięciem celu. I oni to zrobili w szklance ciężkiej wody wypełnionej metalem palat. Dość szybko okazało się, że ta praca jest całkowitym oszustwem. Ona się w końcu ukazała też drukiem w czasopiśmie. To było zupełnie kuriozalne, ponieważ wtedy się pojawiło, w tej pracy pojawiło się trzecie nazwisko laboranta, który dokonywał eksperymentów razem z Ponsem i Fleischmanem, który zagroził im sądem o 1/3 Nagrody Nobla, którą oni dostaną za to wiekopomne odkrycie. W Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo ludzi, którzy kiedyś byli tak zwanymi tenure track kandydatami na wydziałach fizyki, którzy teraz są laborantami, ponieważ też im się udało przeprowadzić tą zimną fuzję. To jest humbug naukowy, to wiadomo. No ale ono sobie żyło i żyje do dzisiejszego dnia, dlatego że nie tak dawno niejaki pan Rusi Telejarkin, chemik z Oak Ridge, to jest jedno z miejsc, gdzie się produkuje broń jądrową i potem z Uniwersytetu Purdue przeprowadził analog fuzji zimnej, który się nazywa fuzją bąbelkową. Ja nie wiem, Państwo, w Stanach Zjednoczonych to wszystkie dzieci wiedzą, że są tak zwane lifesavers, to są dropsy, które mają kształt takiego koła ratunkowego z dziurką w środku. To są zwykłe landrynki, prawda? Ale otóż jak się zgryzie tego life servera, prawda? To można, jak to się, to jest taka ulubiona zabawa dzieci. W ciemnej łazience staje się przed lustrem, zgryza się life servera, potem się idzie do dentysty, ale przedtem widać taki lekki błysk w tym lustrze. No i to było to doświadczenie, które
pan Telejarkan przeprowadził i to była ta fuzja bąbelkowa, która też miała nam dać nieograniczone źródła energii. To było niezwykle modne, nawet powstał film święty, który był poświęcony temu, jak to rosyjscy oligarchowie chcą ukraść zimną fuzję zrobioną przez jedną panią w Oksfordzie, no i święty, święty ją ochrania świat przed tym, przed tą katastrofą. No ale to dalej, to na tym się oszustwa w dziedzinie fizyki też nie skończyły. Chciałem teraz Państwu powiedzieć kilka słów o nanocudotwórcy. Otóż w niemieckie Towarzystwo Fizyczne, Deutsche Physikalische Gesellschaft, co rok wydaje taką książkę, w której to książce są zawarte największe osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki w tym roku. I w 2003 roku w książce, którą dostałem, była taka karteczka dołączona, która to karteczka zawierała tą informację, którą to Państwo mówią, że trzeba wyrwać te kawałki, które są w tych ramkach i przykleić na odpowiednich stronach podpisami rysunków, które się tam znajdują, dlatego że laser, który jest na jednym z tych rysunków, jest sfałszowany i dane doświadczenia, które też są sfałszowane. To były wszystko osiągnięcia naukowe cudotwórcy niejakiego pana Jana Schena, który pracował wtedy, który zrobił doktorat na Uniwersytecie w Konstancy, pracował na uniwersytecie, pracował w laboratoriach Lucent. Lucent to są te, to, co pozostało z laboratoriów Bell Lab po tym, jak Senat amerykański rozczłonkował firmę Bell. I on sobie tym pracował. No i tu są wyniki Jana Schena. 10 to jest październik, tak? W październiku 2002 roku czasopismo Science wycofało 8 prac Schena, które były oszustwem. W grudniu tego samego roku Physical Review, sławne takie podstawowe czasopismo w dziedzinie fizyki, wycofało 6 prac pana Schena jako oszustwo, a w marcu 2003 roku czasopismo Nature wycofało 7 prac oszukanych. Jak Państwo wiecie, my mamy teraz taką teorię w Polsce, że wartość pracy naukowej jest mierzona rankingiem czasopisma, w którym się ukazała, więc ponieważ największa ilość oszustw naukowych ukazała się w Nature i Science, to jakoś chyba to by trzeba inaczej liczyć te punkty, ale jakoś to ja się na tym nie znam w każdym razie. Schen oczywiście wpadł, dlatego że Lucent ma bardzo dobrych prawników i oni się szybko zorientowali, że to jest niedobrze, został wyrzucony z roboty. Uniwersytet w Konstancy odebrał mu doktorat. On się odwołał, sprawa się toczyła, doszła do Sądu Najwyższego Republiki Federalnej i Sąd Najwyższy potwierdził to i pan Schen stracił swój doktorat. Co jest ciekawe, Schen został skazany, ale Schen nie był jedynym autorem tych prac. Współautorem tych wszystkich prac był jego mentor i promotor pracy doktorskiej Betlock, który do dzisiejszego dnia jest nieruszonym profesorem w ETH w Zurichu. To jako komentarz na temat etyki pracy naukowej. No dobrze, to dalej idziemy. Dziwny przypadek pierwiastka 118. Starsi Państwo to może pamiętają, w szkołach kiedyś, teraz już nie wolno, wisiała taka kartka duża, taka cyfrowa tablica, nazywała się tablica Mendelejewa. I na niej są jakieś tam pierwiastki wypisane. Otóż one się kończą i koniec, no ale my dziś wiemy, że tablica Mendelejewa to nie jest koniec, że są jeszcze pierwiastki transuranowe inne i że może gdzieś tam daleko, daleko dla dużych liczb masowych są również inne wyspy stabilności. Takie jądra atomowe, których no, nie widzieliśmy dookoła nas w każdym razie. Doświadczalnie ich nie znamy, w związku z tym są fizycy, którzy próbują te transuranowe pierwiastki zbudować. Jak się je buduje, no, trzeba mieć dostatecznie duży cyklotron, w którym się rozpędza ciężkie jony, duże atomy, bum! Jak się huknie mocno tymi jonami, to się to wszystko rozlatuje.
No i z tych kawałków, które lecą, można próbować znaleźć właśnie te nowe pierwiastki. Takich akceleratorów jest niewiele na świecie. Jeden jest w Darmstadt, jeden jest w Dubnej w Związku Radzieckim, a jeden jest w Lawrence Berkeley Laboratory, to jest na górze nad Uniwersytetem Berkeley. To jest tak zwany mini duży cyklotron. On chyba w ogóle już nie działa, ale to jest jakby. No właśnie, ale to nie dlatego się im nie udało. W każdym razie to się robi. No i tu w Warszawie powstała teoria, z której wynikało, że stosunkowo prosto byłoby znaleźć pierwiastek o liczbie Z równej 118. I laboratorium w Berkeley postanowiło zrobić ten eksperyment. Ten eksperyment został przeprowadzony. I to jest, proszę Państwa, eksperyment, który dostaje się potworną ilość danych i to, żeby je przeanalizować, jest wyzwaniem z dziedziny już nie fizyki, a informatyki. To jest bardzo złożony system informatyczny, komputerowy program i ten taki super program, który się uczył rozpoznawać wyniki tych eksperymentów, został stworzony na Uniwersytecie w Darmstadt, w cyklotronie w Darmstadt, przez niejakiego pana Wiktora Ninowa, Bułgara, który Berkeley odkupiło z Darmstadt i pan Ninow przeniósł tą całą technologię cyfrową do Berkeley i tam w Berkeley przeprowadził analizę wyników i ogłosił, że tak jest, wykryliśmy pierwiastek 118. No fantastycznie, wielki sukces, już nawet nazwę wymyślono tego pierwiastka, no ale w fizyce trzeba mieć ten dowód, o którym mówił Clifford. W związku z tym inne laboratoria próbowały to powtórzyć, najpierw jakieś laboratorium w Japonii, które też próbowało wejść do tej ligi, potem w Darmstadt próbowano i nic nie wyszło. No więc w Berkeley nikt nie wiedział, nikt nie umiał tego oprogramowania, więc byli w trudnej sytuacji. No może to jest trudne doświadczenie, może jednak powtórzymy. Nim to zostało powtórzone, jeden z fizyków amerykańskich się nauczył tego oprogramowania i okazało się, że pan Ninow, trzeba lojalnie przyznać, że on się potem do tego nie przyznał, po prostu wprowadził, oszukał, sfałszował wyniki w tym programie i udowodnił to, co miał udowodnić, to znaczy odkrycie tego pierwiastka. To wywołało oczywiście pewną taką ponurość wśród ludzi, czy odkryty przedtem w Darmstadzie pierwiastek przy pomocy tego samego oprogramowania też nie jest sfałszowany. Trzeba było to wszystko, tą analizę zrobić. No ale w międzyczasie w Dubnej również odkryto ten pierwiastek, więc ten pierwiastek istnieje. Teraz ma inną nazwę nadaną przez laboratorium w Dubnej, a to jest tytuł z New York Timesa z 2 października 2002 roku. The Lawrence Berkeley physicists say a colleague took them for a ride. Dlaczego ja ten akurat przykład wybrałem? Wybrałem go dlatego, proszę Państwa, że my teraz dużo słyszymy o sztucznej inteligencji, o tym, że będą napisane wspaniałe programy, które wszystko będą rozpoznawać, załatwiać i tak dalej. Taka modna książka jest pana Harariego, 21 pytań na dwudziestolecie i tam jest taka PEA na temat tych algorytmów, że jak się para pokłóci, to algorytm znający biomedyczne dane obojga kłócących się, może niekoniecznie obojga, no i teraz to, no dobrze, więc w każdym razie kłócących się osób, to ten algorytm napisze właściwą muzykę, żeby ukoić ich skołatane nerwy. Więc to jest przykład, jaki problem jesteśmy. Ten program szukania odpowiedzi w tej masie danych, które zostały stworzone, to jest małe piwo w porównaniu z systemami komputerowymi, które miałyby na przykład sterować ruchem autonomicznych samochodów na autostradzie Santa Monica. No i teraz sobie proszę wyobrazić, jak
dowcipny informatyk wprowadzi specjalnie w taki system, jaki problem będziemy mieli, jeżeli, no już nie będę dalej może tego komentował. No więc mamy, proszę Państwa, oszustwa w nauce i to jest dość poważny problem. W 2005 roku John Ioannidis, lekarz, bardzo ciekawa postać, to jest Amerykanin, który wychował się w Grecji, jako uczeń szkolny wygrał analogii, wszystkie możliwe konkursy z matematyki, które były w Grecji, a potem został lekarzem, jest teraz profesorem epidemiologii na Uniwersytecie w Stanfordzie i w 2005 roku opublikował pracę Dlaczego większość opublikowanych wyników badań medycznych jest błędna. I to jest pierwsza praca, która dotyczy tak zwanej metaanalizy danych. To nie jest praca, w której bada się konkretne wyniki, ale analizuje się wyniki różnych eksperymentów na ten sam temat i próbuje się, to się nazywa właśnie metaanaliza, i próbuje się z tych porównania, z tych wyników różnych metod znaleźć prawdę. I te badania, które przeprowadził Ioannidis naprawdę na mnóstwo eksperymentów w dziedzinie medycznych, okazały się być wszystkie w zasadzie puste, bo że nie tyle rozmysłem sfałszowane, ile nie dające naprawdę żadnych wyników, po prostu zerowym. Wybitny rosyjski fizyk XX wieku, Lew Landau, nazywał takie prace lingwistyczne. To znaczy, że nie miały one żadnej swojej wartości. A Ioannidis jest przekleństwem różnych czasopism naukowych i tak dalej. To jest z wakacji z tego roku artykuł z jednego z czasopism. John Ioannidis wycelował swoją bazukę w naukę o żywieniu. I John Ioannidis jest jak czwarty jeździec apokalipsy. Kiedy on zbliża się, uczeni zaczynają się trząść ze strachu. Teraz jest mnóstwo grup badawczych, które przeprowadzają eksperymenty, te metaanalizy. Właściwie, jak rozumiem, większość na przykład eksperymentów z dziedziny cząstek elementarnych jest teraz nie tyle powtarzana, ale jest, jeżeli jest powtórzona przez różne grupy, to ich wyniki są w tej chwili systematycznie poddawane metaanalizom, właśnie celem zobaczenia, czy to nie są, no nawet nieintencjonalne, ale jednak błędy naukowe czy oszustwa. Ja pokazałem Państwu książkę Huizingi. To nie jest jedyna książka, w której opowiada się o oszustwach dokonanych w naukach podstawowych. To jest na przykład okładka książki Petera Foyta pod tytułem Not Even Wrong. Nawet niebłędne. Jak Państwo wiedzą, jest bardzo modna teoria, nauka działu fizyki, nazywa się teorią strun. I Peter Foyt napisał tą książkę właśnie o teorii strun. A nazwa nawet niebłędna to jest powiedzenie zaczerpnięte z wypowiedzi jednego z twórców mechaniki kwantowej, Wolfganga Pauliego, który określił jedną z prac naukowych w latach 30. To nawet nie jest błędna praca. I ta praca się ukazała. Proszę Państwa, mamy w związku z tym w XX wieku dopuściliśmy paranaukę i trochę z przymrużeniem oka dopuściliśmy jako tą inną narrację, ale wpuściliśmy tego lisa do kurnika. I to się stało w tej chwili problemem, bo mamy istotny problem w nauce z problemem oszustw. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny tylko w nauce. Jak Państwo świetnie wiedzą, żyjemy w czasach, którzy z niewiadomych dla mnie przyczyn nazywa się oficjalnie czasem postprawdy i faktów alternatywnych, zamiast kłamstwa i oszustw używać.
pozwolą Państwo, że ja nie będę, ja będę przy tej starej nomenklaturze, nie będę się posługiwał nową mową. No i jak Państwo świetnie wiedzą, my żyjemy w cywilizacji, która dopuszcza posługiwanie się na co dzień kłamstwem i oszustwem. I byłoby dramatycznie, gdybyśmy takie samo przyzwolenie rozciągnęli na działalność naukową. Czasopismo Washington Post prowadzi staranną analizę oszustw i kłamstw prezydenta Trumpa. Przed Bożym Narodzeniem było ich 7300. No jak na 2 lata prezydentury niecałe, to niezły wynik. Nie ma tak dokładnej statystyki dotyczącej innych polityków, przynajmniej ja nie widziałem, żeby ktoś aż tak dokładnie badał. Ale proszę Państwa, to nie jest jeszcze najgorszy wynik. Premier Indii, gigantycznego państwa, pan Modi, zorganizował niedawno Indyjski Kongres Nauki i na tym indyjskim, otworzył ten indyjski program nauki wykładem pan premier Modi, w którym zwrócił uwagę na to, że indyjska nauka jest przodująca. Mianowicie pokazał, zwrócił uwagę, że na przykład indyjscy naukowcy już w dawnych, dawnych czasach przeprowadzali, mieli bardzo rozwiniętą medycynę. Do tego stopnia, że mieli również dział medycyny estetycznej i jako dowód przedstawił, że przecież w większości świątyń indyjskich można znaleźć rzeźby ludzi z głowami słonia, co jest jawnym dowodem na to, że Indusi znali medycynę kosmetyczną. To nie jest żart, to jest cytat wzięty z wypowiedzi premiera Indii. Również no, inne rzeczy o tym, że któryś tam Bóg indyjski miał 23 typy różnych samolotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w Indiach to jest kontrolowane przez generałów, którzy potrzebują prawdziwej nauki, żeby robić bomby. Więc to się troszeczkę zaczyna powtarzać jak historia w Związku Radzieckim, kiedy Lawrenti Beria uratował fizykę, ponieważ potrzebował ludzi, którzy mieli zrobić bombę, a ponieważ biologią się nie interesował, to Trofim Łysenko i Olga Łapieszyńska doprowadziły do dramatycznych wydarzeń w dziedzinie nauk przyrodniczych i biologicznych. My też nie jesteśmy daleki. No niedawno jeden wysoki polityk polski wypowiadał się na temat żarówek, globalnego ocieplenia i tego podobnych rzeczy. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny problem, ponieważ i tu chciałem pokazać Państwu cytat z Wisławy Szymborskiej, z jej mowy noblowskiej. A wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa. Traci temperaturę sprzyjającą życiu. W najskrajniejszych przypadkach, o czym dobrze wiemy z historii dawnej i współczesnej, potrafi być nawet śmiertelnie groźna dla społeczeństwa. A tak, ale pytania wymagają odpowiedzi. I te odpowiedzi muszą być prawdziwe. I nauka ma udzielać odpowiedzi tej prawdziwej, najlepszej, jaka jest możliwa, na stawiane pytania. I te, jeżeli zaczniemy fałszować te odpowiedzi celem upodobania się zadającym pytania, no to jesteśmy w dramatycznej sytuacji, która była. Jakieś remedium trzeba by na to, proszę Państwa, znaleźć. I to remedium jest znane. I teraz w te kilka ostatnich minut chciałem po prostu tak przelecieć przez to remedium. Mianowicie tym remedium jest szkoła. Musimy wykształcić ludzi. Musimy od dziecka uczyć ludzi, dzieci w szkole, że nic nie wolno przyjmować na wiarę, że do każdej prawdy trzeba szukać dowodu, że trzeba sprawdzać, wszystko sprawdzać, że pierwsza odpowiedź w wujku Google'u, którą się dostaje, niekoniecznie jest prawdziwa, że trzeba szukać odpowiedzi. To wymaga w szkole najważniejszym rzeczem, jest w związku z tym nie uczenie dzieci o tych, przepraszam, jak on się nazywał, z tymi gębami?
Jak? Wypławki, straszne. Naprawdę jest taka nazwa? No dobrze, wypławki. No, najważniejszą rzeczą jest nie uczenie fizjologii wypławków, a nawet naprawdę nie jest rozwiązywanie kolejny raz, zresztą błędnie rozwiązywanego zadania o przyspieszeniu balonów, czy o tym, co się dzieje z korkiem, który wciśniemy do wody, jak szybko tam oscyluje wypuszczony z wody korek. Nie, właśnie nauczenia się tego, żeby nauczyć dzieci rozpoznawać prawdę, poznawać tą prawdę. W związku z tym szkoła, jeżeli ma być remedium na kłamstwo i oszustwo, dlatego że jak nauczymy młodych ludzi, żeby tego, to oni nie będą potem oszukiwać nauce. Czego się ja się nauczę, tego ja nie umiem. I w związku z tym podstawową rzeczą jest reformowanie szkoły. I dlatego popełniliśmy w Polsce dramatyczny błąd, wprowadzając zupełnie bezsensowną reformę szkolną szkół powszechnych. I teraz przeprowadzamy reformę uczelni wyższych, która jest zupełnie niezwiązana z tą reformą szkolną. W związku z tym mamy dwie reformy, obie błędne, ale w dodatku nieskorelowane ze sobą. Ale to jest jak gdyby inny temat. Otóż nie taką szkołę, ale jaką szkołę mamy stworzyć? Ja tutaj pokazałem, mam trzy najlepsze szkoły, systemy szkół polskich, europejskich, fiński, szwajcarski, belgijski. Każdy z nich jest inny. Nie wiemy, jaki ma być najlepszy system szkolny. Musimy go sami znaleźć dla siebie. No i chciałem się trochę pokazać. W związku z tym to tak tylko jest, ja dzięki staraniu Otwartej Rzeczpospolitej i Fundacji Batorego napisałem taką niewielką książeczkę, jak to ten nowy system szkolny powinien wyglądać, w którym fundamentalną jest rzeczą nauczenie dzieci o tym, że mają sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. I ważniejsze, żeby wiedzieli na pewno, jak sprawdzić daną wiadomość, niż żeby się musieli nauczyć 40 informacji na temat uzbrojenia kopijników w bitwie pod Grunwaldem. Nauka zawsze była potrzebna społeczeństwu i chciałem zakończyć cytatem z Bolesława Limanowskiego, twórcy polskiego socjalizmu, który napisał w 1914 naprawdę roku książkę pod nazwą Socjologia, ale ona nie mogła wyjść z powodu wojny. Wyszła dopiero w 1921 roku i takie zdanie w niej można znaleźć. Można utrzymywać stanowczo, że żaden ważniejszy wynalazek, żadne zastosowanie odkryć naukowych na potrzeb życia, żadne większe udoskonalenie w naukach stosowanych nie pozostaje bez wpływu na zmianę w nastroju stosunków ludzkich. Musimy rozumieć, że nauka jest jedynym narzędziem, które mamy, żeby uniknąć katastrofy. Wszyscy teraz czytamy o katastrofie klimatycznej, ale dowolna ilość uchwał parlamentów krajowych i pozakrajowych nie spowoduje zmiany. Jeżeli mamy się uratować, to musimy się uratować badaniami naukowymi. Ale wtedy musimy wiedzieć, że one są prawdziwe. Nie możemy dopuścić do tego, żeby panowie, których tu wymieniałem i wielu, wielu innych, po prostu udzielali nam fałszywej odpowiedzi. I to jest wielki problem. To jest problem społeczny, jak stworzyć, jak nie zaakceptować tego, że kłamstwo i oszustwo jest akceptowalne. Nie może być akceptowalne. Dziękuję Państwu. Czas na pytania, komentarze. Kto z Państwa miałby? Proszę bardzo. Pana tytuł pana wystąpienia jest dosyć pesymistyczny, bo jakoś
sprawia wrażenie, że cała nauka jest oparta na kłamstwie. Ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie oszustwo to jest coś celowego, coś świadomego i takich przypadków, ja nie wiem, ile jest w tym, co pan podał w tej całej liście. Natomiast znaczy, podałem tylko takie. Świadome. Absolutnie. No, 56 prac nieświadomie spracować, to trzeba być rzeczywiście kretynem. Natomiast myślę, że jest problem inny. Jest bardzo dużo prac, które są pomyłkami i pomyłkami są nieintencjonalnymi autorów. Czyli ale to autorzy. Jest 99,9% prac jest do niczego, bo inaczej byśmy chodzili tyłem po Marsie. Więc to jest puste, co pan mówi. Pomyłka to jest rzecz, która się może wydarzyć każdemu, kto uprawia pracę naukową. I o tym w ogóle nie ma mowy. To nie jest ani dyskwalifikujące, ani nieintencjonalne. Ja przytaczałem tylko oszustwa. Z premedytacją robione oszustwa. Albo bełkot naukowy, taki jak Lacana czy Lyotarda, który jest rzeczą z rozmysłem wprowadzonym. No tak, z tym się zgodzę. Z tym, że właśnie chciałem zaznaczyć, że jest bardzo dużo przypadków również w literaturze naukowej tego typu, że są publikacje rzetelnie recenzowane, rzetelnie akceptowane do druku, po czym po roku, po dwóch naukowcy powtarzają te eksperymenty i wykazują błędy. Te prace są wycofywane. I no, ja myślę, że to nie są oszustwa, tylko to po prostu jest warsztatowy brak. Ja się z tym zgadzam, no, ale ktoś popełnił pomyłkę. No i co? Ale to jest rozmysłem oszustwo, to nie jest pomyłka. To jest wprowadzenie danych, których nie było, jak w problemie. To jest tak, jak przeprowadzenie oszukanego eksperymentu, jak Stanley Ponzi Fleischmann. Takiego eksperymentu nie ma i nie mogło być. I to widać od pierwszej linijki pracy z Ponza i Stanleyego, dlatego że strumień neutronów, który oni tam opisują, to jest taki, który by ich zabił na miejscu. A oni potem jeszcze w Wall Street Journal występowali. W związku z tym to są rozmysłem zarzuty. Znaczy, tu nie było ani słowa o pomyłkach. Pomyłki są inherentną częścią uprawiania nauki. Każdy się myli i nie ma tu żadnego problemu. Ja nie mam problemu z pomyłkami. To jest wyłącznie działanie z premedytacją, o której mówiłem. Ale niemniej jednak ten tytuł sugeruje, że to jest zjawisko bardzo masowe. Nie, no, znajdujemy się w oparach tego oszustwa. Dlatego, że jeżeli mamy setki prac, które są wycofywane, no to jest. Poza tym, nawet jeżeli ma pan czasopismo naukowe, to jest problem, który rzeczywiście w fizyce jest ukrywany, ale w literaturze na przykład medycznej to jest jeden z podstawowych w tej chwili problemów, które mają. Na przykład masowo odchodzą redaktorzy czasopism medycznych, bo nie są w stanie zapewnić prawidłowej recenzji prac naukowych. No, ja nie mogę wszystkiego, ale jest taka sławna historia z taką panią z Kanady, z Uniwersytetu w Toronto, pediatry. No masz los, jak to teraz? Niech mi pani Paulo pomoże. Jak teraz pediatrę zrzęszczyć? Znaczy, to nie, no, żeby być na fali. No jak mam to? No to trwa za długo. Przyszło mi do głowy, moja żona, która jest starą lekarką, mówi pediatryca, ale to nie wiem, czy to wolno. Otóż to ma pani od pediatrii, która wykryła, że jeden z specyfików produkowanych, ja pamiętam nazwę tej firmy, ale nie podam w tej chwili, i jest szkodliwa. I opublikowała na ten temat pracę, ponieważ ta kompania finansowała nie jej, ale inny instytut na tym samym uniwersytecie, to wymogła na rektorze zwolnienie i ona wtedy wytoczyła proces. No i to niestety jest na tym potrzeba wolnych sądów między innymi. W sądzie prawnicy jej zmusili. Ta firma postanowiła ją wykończyć. Na przykład opłacała recenzentów, żeby pisali negatywne recenzje o innych pracach naukowych. No i
na zasadzie Freedom of Information jej prawnicy wyciągnęli te recenzje. Zrobiła się gigantyczna awantura, ta firma zapłaciła monstrualne odszkodowanie. Ta pani w tej chwili jest znowu profesorem na tym samym uniwersytecie, ma wielki instytut za te pieniądze. To jest problem tego oszustwa, prawda? To ja bym nie wybrał tego tematu, gdyby to nie był społeczny problem w tej chwili. I to jest... Ja nie podawałem wielu rzeczy, ja specjalnie na przykład uniknąłem, jak Państwo zauważycie, nie mówiłem nic o ruchach antyszczepionkowych. One są w dużej mierze oparte na eksperymentach. To są publikowane prace naukowe, które są oszustwem. Mamy wiele eksperymentów z dziedziny genetyki. To Ewa na pewno poprze, które też są fałszowane. No ten Korańczyk, który tam różne rzeczy robił. Więc to się stało w tych... Ja w tej chwili... Proszę? No właśnie ten od klonowania, prawda? W tej chwili są masowo prowadzone, publikowane prace, nie wiem, klonistyczne w Chinach. I większość z nich jest fałszowana. I w związku z tym to jest problem, panie profesorze. To jest naprawdę głęboki problem, który mamy. My go czasem nie chcemy dopuścić do nas, że on jest, ale on jest. I jak go ma nie być, skoro wszystko zostało oparte na badaniu ilościowym? Proszę zwrócić uwagę, że ja specjalnie przytoczyłem taki jeden slajd, jeśli Państwo pamiętają, napisane było zysk wiedzy. Nie użyłem słowa informacji, ponieważ wszystkie te naukometryczne pomiary to są pomiary informacji, czyli ilości publikowanych rzeczy, a nie jakości. Teoria informacji, ta numerologia dotyczy ilości, a nie jakości. A w nauce liczy się jakość, a nie ilość. Ja mam, panie profesorze Monika Płatek, trzy pytania. Pierwsze, nie bardzo rozumiem, dlaczego pan chce zrzęszczać pediatrę? Pediatra to co, ona. Przepraszam? Dlaczego pan chce zrzęszczać? Nie, no bo myślałem, że teraz nie mówi się Pediatra to ona. W związku z tym proszę sobie zmęszczyć pediatrę. Ale ja panu jestem wytłumaczę. Jestem za tym, absolutnie jestem za tym. I wytłumaczę ale panu. Ale ja już taki się zrobiłem poprawny, to nie pan się nie rozróżniam płci. Właśnie, będzie pan poprawny, jak pan będzie rozróżniał to, z czym mamy do czynienia. W momencie, kiedy to, co nazywamy żeńskim mianownikiem, odnosi się do mężczyzn, to najczęściej wówczas w języku w ogóle brakuje tego, co odnosi się do kobiet. Sędzia to również ona, więc proszę sobie zmęszczyć sędziego. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sfera, która tutaj też ma pewne znaczenie. Ale ja mam dwa inne pytania. I dużo również dla mnie trudniejsze. Co zrobić w sytuacji, kiedy świadomie tworzymy pewną fikcję, udając, że jest naukowa i tworzymy na przykład ustawę, w której zapisujemy, że można kogoś pozbawić wolności na bardzo długo, jeżeli ten ktoś będzie miał takie zaburzenia, które sprawią, że mamy całkowitą niemal pewność, że on popełni przestępstwo zagrożone karą 10 lat i więcej. To musi być niestety udowodnione naukowo. Jak to sfalsyfikować? Bo rozumiem, że to by było naukowe. To jest moje drugie pytanie. I trzecie, najtrudniejsze. Co zrobić w sytuacji, kiedy te zmiany, które są w szkolnictwie, nie są przez przypadek, tylko są celowe? Ja pamiętam konferencję prasową, gdzie wyszli panowie posłowie i panowie z ministerstwa i powiedzieli, że trzeba zrobić reformę szkolnictwa, ponieważ uczniowie są zbyt mało grzeczni. Oni się stawiają, oni zadają pytania i oni myślą. A to później sprawia trudność pracodawcom. I oni mają nie myśleć. I co z tym zrobić, jeśli to nie jest przypadek? To znaczy, czuję się postawiony do pionu w sprawie niedobrego dowcipu na temat pediatry, ale
swoje usprawiedliwienie mam to, że już wyrosłem z zainteresowania tego działu medycyny. I więc dlatego już mam mniejszy kontakt. Ponieważ żona jest lekarzem, to wnuki to ona prowadzi. Teraz drugi z tymi psychiatrycznymi problemami. Tych ludzi trzeba leczyć. To jest analog tego jest, wie pani, w średniowieczu wrzucono chorych na gruźlicę do kazamatów więzień. Nie. Tych ludzi, którzy mają jakieś psychiczne problemy, trzeba po prostu leczyć. I to jest problem nauki, jak znaleźć to lekarstwo. Ale na pewno nie można ich zakuwać w kajdany i trzymać jak zwierzęta w klatkach. Nie, to na pewno nie jest... Ale chyba nie o to pani profesor pytała. Ja troszeczkę źle zrozumiałem może, ale ja w ogóle kiepsko rozumiem. Następne pytanie było dotyczące tej szkoły. No to w tej niewielkiej książeczce jest na ten temat cały rozdział. To prawda, ta reforma to jest jakieś zupełne poplątanie z powiązaniem. To jest związane z tym, że my mamy edukację, znaczy w języku polskim jest problem ze słowem edukacja. Ja próbuję to, ale nie udaje mi się to przeprowadzić konsekwentnie nawet w moich wypowiedziach. Próbuję mówić o tym, że jest kształcenie, które to kształcenie dzieli się na dwa typy. Jedno nazywa się szkoleniem, a drugie się nazywa edukacją. Ten podział bardzo precyzyjnie, on jest nieprecyzyjnie wprowadzony w tej sławnej książce Johna Deweya z przełomu XIX i XX wieku pod tytułem Nauka i demokracja, a potem pod koniec XX wieku jest bardzo jasno i precyzyjnie sformułowane przez takiego kanadyjskiego socjologa Davida Nobla. Otóż ta edukacja jest, szkolenie to jest właśnie coś, co się robi, żeby spełnić wymogi tego, kto zleca szkolenie. Jak ktoś chce mieć tych pokornych janczarów, którzy będą mu siedzieć i słuchać, a edukacja to jest to, co robimy, żeby kogoś nauczyć i zrealizować jego zdolności, jego marzenia własnego życia. I mnie nie interesuje szkolenie. Mnie w ogóle nigdy nie poświęciłem sekundy ani jednego linijki, nie napisałem problemu szkolenia. Ja mówię o edukacji. Ta edukacja jest indywidualistyczna. Nie ma klasy. Nie uczymy dzieci w klasie. Uczymy Jasia, uczymy Basię, uczymy jedno dziecko. Ono ma jakieś zdolności i w oparciu o te zdolności to robimy zresztą w XIX wieku, w XVIII wieku wiedział taki szwajcarski pedagog, mistyk trochę Pestalozzi, który powiedział, że uczymy dziecko, a nie przedmiotu. Uczymy dziecko, wyzwalamy jego własne talenty i wykorzystujemy te jego talenty do zbudowania mu całego gmachu wiedzy, któremu jest potrzebny. My takie nieśmiałe próby robimy, no nie mamy, to nie jest szkoła, ale robimy to w różnych programach realizowanych w Centrum Nauki Kopernik. My nie uczymy dzieci konkretnego przedmiotu. A wypowiedzi tych naszych, w cudzysłowie, ekspertów z ministerstwa, no wie pani, tam nawet jest taka grupa, która podjęła uchwałę, żeby mi zakazać mówić o edukacji. Więc już nie mogę więcej komentować. Ewa Wojdyło-Osiatyńska. Panie profesorze, ja bym chciała zapytać pana, co sądzi pan, spróbuję tak króciutko przedstawić na mój własny użytek jako psycholożki, jako terapeutki, stosuje rozumienie uczenia się czy edukacji, stosuje taką, nazywam to model, nazywam to hipoteza, czasami mówię teoria, ale chcę zwrócić uwagę na to, że zauważyłam, że niektórzy ludzie mają taką zdolność uczenia się, która polega na kwestionowaniu, a inni ludzie mają
tak są wyrobieni, taki mają nawyk uczenia się, że posługują się wiarą. Czyli jedni wyszli z takiej szkoły, czy z takiej klasy, czy od takiego nauczyciela, który mówił, jeżeli chcesz wiedzieć, jak jest, jeżeli chcesz posiąść wiedzę, to słuchaj, co ja ci mówię. A inna grupa ludzi pochodzi z tej drugiej formy edukacji, w której miała nauczyciela, który mówił, ja ci powiem o pewnych zjawiskach, a ty powiedz mi, co na temat tych zjawisk już wiesz, na podstawie faktów. I to jest to właściwe. Tak. I ja posługuję się tym trochę brutalnie, ponieważ ja się zajmuję w ogóle psychologią uzależnień głównie, co zresztą wcale nie jest wąską dziedziną, tylko bym powiedziała, jest bardzo szeroką i właściwie wszystko można pod ten gatunek psychologii podciągnąć. I bardzo mi odpowiada takie podejście do klienta, do pacjenta, do ucznia, kiedy ja zwracam uwagę, że źle się uczysz. Nie ucz się dlatego, że ktoś ci to powiedział. Czyli w jakimś sensie ja zwalczam autorytet. Ponieważ ja mówię, nie potrzebujesz autorytetu do tego, żeby ci powiedział, jak jest. Potrzebujesz kogoś mądrzejszego od siebie, posiadającego więcej wiedzy, żeby sprawdzić, czy twoje pytania zaprowadzą cię do odpowiedzi. Co pan sądzi o tym? Czy można to tak upraszczać? Ja myślę, że to po pierwsze nie jest uproszczenie. To jest bardzo głębokie temat do dyskusji. A po drugie, ja pani powiem, najlepszy autorytet to ma ten nauczyciel, jak do niego przyjdzie uczeń, dziecko, to już on nie musi być nauczyciel, to może być rodzic, babcia, ktokolwiek. Przyjdzie i go zapyta, a ten pytany powie, ja nie wiem, ale ja się z tobą nauczę. Wtedy ta osoba ma największy autorytet. Bo ten, kto mówi, tak ma być, no to oczywiście to jest w pewnym momencie edukacji też potrzebne, bo 2 razy 2 jest 4. Mówiłem o tej innej narracji, prawda? Więc pewne rzeczy trzeba nauczyć. Ale tylko i wyłącznie, w szczególności w tej chwili z młodymi ludźmi, którzy są zanurzeni w tym świecie informacji, to nie informacja jest im potrzebna, nie wiedza, tylko jak znaleźć właściwą tą wiedzę, prawda? Żeby oni nie zginęli. To jest troszeczkę taki problem jak tych konkwistadorów, co przyjeżdżali na wyspę z kukiem i kuk kazał palić statki, oni musieli iść do dżungli, rąbać tą ścieżkę, tylko którą? I nigdyśmy się nie dowiedzieli o tych, którzy tą złą ścieżkę wyrąbali, bo ich tam już nie ma. Pani ma rację, uczyć dzieci trzeba przez nie. One mają się same uczyć. To uczenie przez księdza preceptora z linijką, który walił, jak się nie nauczyło 10 słówek czy iluś tam słówek na dzień, to minęło. To nie było uczenie, to było szkolenie właśnie. A jak chcemy, żeby ludzie... A w dodatku rozwój świata potrzebuje teraz ludzi, którzy są wyedukowani, a nie wyszkoleni. Bo wyszkolić to możemy zrobić automaty. Kiedyś szkoliliśmy, kiedyś bardzo skomplikowanym zawodem był kasjer bankowy. To była bardzo skomplikowana praca. Ja posiadam taki test z matematyki zadawany w końcu XIX wieku na poczcie brytyjskiej. Dla, pani profesor tam strasznie na mnie zaraz będzie zła, ale tak to było, test dla niższego personelu żeńskiego na poczcie brytyjskiej i to jest 10 zadań z matematyki. Ja się założę, że większość maturzystów polskich nie jest w stanie rozwiązać ćwierć zadań, które były dawane tym dziewczynom, czy tym paniom do zdania tego egzaminu. Prawda? Ale to było szkolenie.
to było szkolenie, natomiast my musimy ludzi kształcić. Tego nie trzeba, bo ten kasjer na poczcie jest teraz automatem, prawda? Wsadzamy jakąś kartę plastikową, niedługo będziemy patrzeć na niego, bo on zrobi nam zdjęcie tęczówki i już możemy dostać to, co chcemy z tej maszyny. Natomiast przyszłość jest dla ludzi, którzy będą wyedukowani, którzy będą mieli wiedzę i jednocześnie będą ją mieli związaną ze swoim talentem. Każdy z nas się rodzi z jakimś talentem. A propos pomyłek i oszustw, to tutaj jeden z naszych kolegów, który z nami pracował i później w Stanach był, pracował w Stanach w dobrej uczelni i opublikował pracę w Nature na temat jakichś badań DNA jakiegoś stworzenia sprzed stu kilkudziesięciu milionów lat. Nature czekało z opublikowaniem tej pracy do momentu, kiedy na ekrany kin w Londynie wszedł film Park Jurajski, bo to im tak ładnie pasowało. No i później, i ta praca jest najczęściej cytowaną pracą tego człowieka, dlatego że okazało się, że pomylił się i to okazało się, że nie można badać DNA ze stworzeń starszych niż powiedzmy 1000 lat, czy kilkaset lat, a to było sto kilkadziesiąt milionów lat. Ewidentna pomyłka. Niemniej indeks Hirsza ogromnie wzbogacił się na takiej publikacji, która była właśnie tak często falsyfikowana. Jakiś indeks Hirsza mają te prace tego pana, który 56 prac ma wysłany. On ma jakiś astronomiczny. Tak, proszę bardzo. Przemysław Pleciński. Jak wiem, publikował pan profesor między innymi w Tygodniku Powszechnym i w Znaku. W Tygodniku Powszechnym tak. I w Znaku. Powiedział też pan profesor, że absolutnie niczego nie wolno brać na wiarę. No 20 minut temu. Do czego zmierzam? Mianowicie jedna z najważniejszych encyklik Jana Pawła II jest zatytułowana Fides et Ratio. Mam pytanie w związku z tym, jak uczciwy naukowiec, który jest osobą nieobojętną religijnie, może łączyć głęboką i autentyczną wiarę z głęboką i autentyczną nauką? Dziękuję bardzo. No to najważniejsze, to pytanie najlepiej byłoby skierować do księdza Michała Hellera, a nie do mnie, bo ja gdzie tam. Ale wie pan, był taki. My jesteśmy w ogóle w Polsce wychowani w takiej idei francuskiego oświecenia. A było jeszcze drugie, znacznie ważniejsze. To było brytyjskie. I nawet jest taka sławna, chyba nazywa historyczka idei, pani Gertrude Himmelfarb, która napisała na ten temat całą książkę, którą zresztą bardzo polecam do przeczytania, jak zresztą wszystkie jej książki. Otóż to jednym z takich znanych postaci tego oświecenia brytyjskiego był Schaffenford. I on, jemu zadano kiedyś takie pytanie, które zadano mu pytanie, bo on kiedyś powiedział publicznie, że wszyscy ludzie są tej samej wiary. I zadano pytanie, no ależ której? A tego odpowiedział Schaffenford, mądrzy ludzie nigdy nie mówią. Ja myślę, że nie ma żadnego problemu dla ludzi wielkiej wiary, którzy rozumieją swoją wiarę przede wszystkim w tym, żeby uprawiać naukę. I znamy przykłady wielu wybitnych uczonych, prawda? Którym to ani nie przeszkadzało. Zresztą nie tylko w Polsce jest trudno o tym mówić, bo w Polsce jak się mówi wiara, to się mówi wiara katolicka. A to nie jest prawda, prawda? Dlatego że istnieją różne inne wiary i one są równie ważne dla tych ludzi, którzy je wyznają, jak
dla katolików wiara katolicka. Dla większości ludzi w Polsce protestantyzm to już nie jest wiara, prawda? Luteranizm to już nie jest wiara, baptyzm to jest nie, metodyści, prezbiterianie to już nie, to nie, prawda? Tylko nasze jest ważne. Prawda? Więc jeżeli się tego człowiek pozbędzie i mówi się o takiej metawiarze, no to wtedy ona w ogóle w moim przekonaniu nie przeszkadza, ani też pewnie jej nie pomaga. Profesor Szabarski, proszę. Tutaj było Zbigniew pytanie. Zbigniew Szabarski. Tak. Trzy sprawy. Tutaj idzie, będzie krótko trudno skomentować. Po pierwsze, nauka jest tradycyjnie rozumiana jako pewne powołanie. A dążymy do prawdy, poświęcamy się, uprawiamy z bardzo szlachetnych pobudek, szlachetnej intencji. Ale uprawianie nauki może być pewnym biznesem również. Może być pewnym sposobem na życie, pewnym sposobem na karierę. I jeśli wybierze się tę drogę postępowania, to oszustwo, kłamstwo, plagiat i tak dalej, wszelkie inne sposoby stają się uprawnionym środkiem do realizowania założonych celów. Stopień naukowy, pozycja, kierownictwo, podróże, kongresy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż pojawiło się ostatnio zjawisko, osobliwe zjawisko, tak zwanych predatory journals, czasopisma drapieżne. Pan profesor o tym nie wspominał, no, nie. Ale to jest zaraza w tej chwili. No tak, ja się absolutna zgoda, to tak. ale coś musiałem wybrać. Ja rozumiem, dlatego ja pozwalam sobie uzupełnić. Można mieć kilkadziesiąt dolarów, to coraz taniej kosztuje, i uzyskać znakomitą publikację w Indian Journal of albo Japanese Journal of, or Chinese Journal of, czegoś tam, co nas interesuje, jakieś niszowe czasopismo, i mieć listę publikacji 50, 60, 70. Pan Gowin ucieszy się z takiej liczby punktów, ale to zjawisko w tej chwili jest rodzajem zarazy, rodzajem infekcji, która zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, ale także w Europie Środkowej zaczyna. Bo my to jesteśmy czwarty świat. Być może, ale to jest zjawisko niezwykle niebezpieczne. Druga sprawa to jest kwestia pojęć naukowych, albo pseudonaukowych. W Polsce na przykład mamy pojęcie zapłodnienia in vitro, a jednocześnie mamy, intensywnie rozwijamy i popieramy naprotechnologię, czyli naturalne poczęcie. Inwestujemy ogromne pieniądze w tej chwili, to zasługa pana ministra Radziwiłła, w Narodowy Program Naturalnej Prokreacji. Blokujemy wszelkie programy samorządowe czy nawet centralne zapłodnienia in vitro. Nauka ma bardzo silne powiązania z polityką i tak czy inaczej może służyć różnego rodzaju reżimom. W tej chwili o tym się nie mówi, to już historia, ale w psychiatrii radzieckiej funkcjonowało kiedyś pojęcie schizofrenii bezobjawowej, slakisz schizofrenia. W ten sposób można było spokojnie spacyfikować setki dysydentów, przypisując im chorobę psychiczną, bo czytają Szekspira po kryjomu, bo chodzą do kościoła, bo się modlą, bo nie podoba im się przewodniczący Wierchownego Sowietu i tak dalej, i tak dalej. Czasami mam wrażenie, że tego typu myślenie i obyczaje stopniowo zaczynają powracać także i w naszym kraju. Pomyślcie o sporze, który właśnie zaczął się wczoraj. Czy ten człowiek, który zabił, działał z pobudek psychiatrycznych czy politycznych? Morderstwo polityczne czy morderstwo szaleńca? Tu będzie wielka dyskusja na ten temat. No i trzecia sprawa na koniec. Szkolenie, indoktrynacja, nauczanie. Absolutnie fundamentalne sprawy dla szkoły. Ale uniwersytety to także szkoły wyższe. My popełniamy dokładnie ten sam błąd. Ja pamiętam moje egzaminy, egzaminy moich kolegów,
gdzie pytania, które nam zadawano, niewiele różniły się od pytań maturalnych do tego upławka? Nie, wypławka. I na tej podstawie sprawdzania wyłącznie pamięci oceniano studenta, światową karierę. Przyznawano mu dyplom ukończenia studiów i tak dalej. To jest grzech pierworodny naszego systemu edukacji i moje pesymistyczne bardzo pytanie. No, kto będzie edukował edukatorów szkolnych? Gdzie? W jaki sposób? Jak zreformować uniwersytety? Jak zreformować szkoły wyższe? Dziękuję. Panie profesorze, no, co mam powiedzieć? Zgadzam się ze wszystkim. Ten kwestia tych czasopism jest oczywiście, to nie tylko zresztą czasopisma, ale ja dostaję niemalże codziennie, zresztą chyba wszyscy koledzy, codziennie zaproszenie, że za tam ileś się dolarów możemy zostać zaproszonym wykładowcą na konferencji z automatu. Nieważne jaki, tam te konferencje mają 45 tematów wymienionych, więc to każdy się może dopasować i można sobie pojechać, tylko trzeba, i one są w wspaniałych miejscach, więc można sobie wakacje zaplanować. Jedne są na Krecie, drugie są gdzieś tam, prawda, Amerykanie to na Hawaje zapraszają i tak dalej. To jest właśnie to, bo mówimy o informacji, a nie o wiedzy. Ale ja jestem głęboko przekonany, że to się skończy samo przez się, dlatego że, no, może brutalnie powiem, w momencie, kiedy się masowo zaczną walić mosty i kiedy różne inne dziwne rzeczy będą się wydarzać, no to ktoś pójdzie po rozum, po głowy, może jeszcze będzie ktoś miał własną głowę, a nie algorytm pana Harariego, i wtedy się zastanowi nad tym. Ale jeżeli się wszystko buduje, prawda, no, trochę tych młodych ludzi trzeba zrozumieć, dla nich to jest kwestia życia i śmierci. To nawet nie dlatego, że to jest metoda na życie, no ale jak się, kiedyś było łatwiej, bo wszyscy naukowcy, wszyscy jak jesteśmy, bylibyśmy zakonnikami. I byłoby wtedy wszystko dobrze, prawda? Nie mielibyśmy problemów, ale jak teraz ktoś nie chce z zakonnikiem, idzie ulicą i widzi 12-biegowy rower, a jego stać jest raz na miesiąc, żeby wynająć elektryczną hulajnogę, no to z oczywistych powodów pomyśli o tym, żeby może opublikować 3 prace w tym właśnie jakimś Patagonian Journal of Fundamental Research. I wtedy dostanie jakieś punkty, za które mu dziekan da 50 zł więcej pensji. No więc to jest błąd podstawowy budowy tego wszystkiego, prawda? My również rozdaliśmy poza rozsądne granice pojęcie wyższego wykształcenia, prawda? Ono przestało odgrywać jakąkolwiek istotną rolę, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że jak Państwo porozmawiali z ludźmi, którzy na przykład zarządzają firmami czy bankami, to w latach 90. przychodził człowiek, który miał licencję z wyższej szkoły zarządzania i płyt wiórowych ścieralnych w Wąbrzeźnie Zarecznym i od razu żądał pracy, która była ta sławna w kasa, fura i komura, prawda? Takie określenie. A w tej chwili przychodzi i zapłacił za ten swój dyplom i mówią, paszą, prawda? Ponieważ trzeba mieć dyplom z MBA z Harvardu, żeby znaleźć pracę na przykład w dużym banku w Warszawie, prawda? Taką pracę, w której coś płacą. Nie taką pracę, że może przychodź do roboty, a jak się sprawdzisz, to coś ci dam. W NBP dobrze płacą, tak. I wystarczy skończyć rusycystykę na Uniwersytecie Warszawskim, a nie żaden Harvard. Także to Piotr Stępień. Piotr Stępień, Instytut Genetyki i Biotechnologii. Kochany panie profesorze, drogi Łukaszu, ja kompletnie się nie zgadzam z konkluzją tego wykładu. To jest zaprzeczenie tego, co powiedziałeś na początku.
Otóż jeżeli jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? My wszyscy mamy komórki. One są wynikiem ciężkiej pracy naukowców, którzy je wytworzyli. Nie. Tak. To są naukowcy opłacani przez firmy. Nie, to jest Nie, to absolutnie nie. Ogromna ilość postępów medycyny, ogromna ilość postępów biologii molekularnej, to jest wszystko wynik pracy naukowców. I teraz te negatywne zjawiska, o których mówiłeś, oczywiście występują, oczywiście one są haniebne, oczywiście należy je napiętnować. Ale sprawdzanie nauki jest w praktyce. Sprawdzanie nauki jest w tym, że inni badacze powtarzają te wyniki. Kiedy Temin i Baltimore ogłosili kilkadziesiąt lat temu, że istnieje odwrotna transkryptaza, to znaczy z RNA można zrobić DNA, jeszcze nie skończyli wykładu, a już się poderwało parę osób, rzuciło się do swoich laboratoriów, żeby sprawdzić, czy to jest racja. No oni byli spóźnieni, Temin i Baltimore dostali Nobla. I to jest właśnie ta kwestia. Nobla nie dostają oszuści. Te badania... Nie. Jeżeli, to te badania przekładają się na postęp cywilizacji. Moment, daj mi skończyć. Te badania przekładają się na postęp cywilizacji. I tu mamy clue tego wszystkiego. Nauka jest fascynującą, piękną dziedziną. Nieliczne przypadki, nieliczne, nie przesadzajmy z tym, co mówi ten pan o greckim nazwisku, że jest 99%, nieprawda. Większość tych rzeczy jest wykuta w ciężkim trudzie pracy laboratoryjnej, większość sprawdza się i przechodzi do praktyki i z tego my wszyscy korzystamy. Dziękuję. To bardzo piękne, to najpierw o telefonach. Ja też mam telefon i możemy go teraz rozbierać po kolei. Co w tym telefonie, poza inżynierią, zostało wymyślone w drugiej połowie XX wieku? Panie profesorze. Ja nie jestem specjalistą. To nie używaj argumentów, na które nie potrafisz przytoczyć, nimi się właściwie posłużyć. Odpowiedź jest nic. W tym telefonie nie ma żadnych osiągnięć naukowych ostatnich lat. Tranzystor został wymyślony w 1951 roku. Szkło, największy sukces tego telefonu, Gorilla Glass 5, został wymyślony w 30 latach. Tylko Corning Glass nie miał co z nim zrobić, bo nikomu nie było potrzebne. Więc leżało na półce jak ten silnik Maska i nikt tego nie wykorzystywał. Co inne, pamięć to jest też tranzystor. Ekran też jest tranzystor. Ciekłe kryształy, lata 30. Profesor Mięsowicz, prawda? To przełączanie się. Tak, ale nie w ciągu ostatnich lat. W związku z tym ten kto, no właśnie dość charakterystyczną rzeczą jest, że oszustwa się pojawiły w chronologicznym tempie mojego wykładu. A co do medycyny, to nie jest to takie zupełnie oczywiste, że ten postęp jest oczywiście gigantyczny, ale ja bym powiedział, nie chcę używać brutalnego słowa, że rowy tej szosy postępu medycyny pełne są tych, którzy się nie załapali. Stosujesz preparat taupy? Preparaty taupy oczywiście 3 razy dziennie przed jedzeniem. Ale problem polega na czym innym. Zauważ to oczywiście nie jest żadne badanie naukowe, ale ja patrzę na narastające odwołania leków, które znajdują się na biurku mojej żony. Moja żona jest lekarzem, nie jest żadnym uczonym, jest praktykiem, zwykłym praktykiem. Całe życie była w szpitalu, przy łóżku chorych, nie zajmowała się pracą naukową, leczyła codziennie chorych. Teraz też leczy, mimo że już jest kilkanaście lat po przejściu formalnie na emeryturę. I te straszliwie narastające, codziennie wyjmowane ze skrzynki pocztowej liflety, które mówią, że to lekarstwo teraz, które było ostatnio najbardziej popularne lekarstwo na padaczkę lekoodporną, zostało wycofane, ponieważ okazuje się, że powoduje głębokie
dramatyczne konsekwencje rozrodcze u dziewcząt. W związku z tym powstaje pytanie, więc tak dobrze to nie jest z tym powtarzaniem i z tymi badaniami. Rzeczywiście Janidys się znęca głównie nad badaniami w dziedzinie medycyny. Ale w fizyce mamy szereg doświadczeń. No, sławne odkrycie cząstki elementarnej, której nie było, za którą przyznano Nagrodę Nobla. No, wiele jest rzeczy. Tych oszustw jest stanowczo za dużo, żebyśmy mogli zupełnie ignorować i nie zajmować się tymi tematami. Kwestia, pan profesor mówił o czasopismach również, ale padło słowo, jak też nie mówiłem nic na ten temat, pan profesor mimochodem wspomniał kwestię plagiatu i kradzenia prac naukowych. No, w fizyce, która znacznie mniej jest populacyjna niż medycyna, no to taki sławny problem jest, kiedy Alex Miller pod koniec XX wieku wykrył tak zwane wysokotemperaturowe nadprzyrodnictwo, to wiedział, że jeżeli wyśle tą pracę do druku, to ona zostanie ukradziona, ponieważ recenzenci Physical Review Letters na pewno się przyczepią, powiedzą, że trzeba zrobić grubsze osie albo jeszcze może to i owo, a w międzyczasie lepiej wyposażone laboratorium amerykańskie opublikuje tą pracę. W związku z tym wymóg na czasopiśmie, mało wtedy popularnym cechy tych fizyk, żeby recenzja tej pracy była wykonana in camera. No i wydawca, którym odpowiadał za ten numer, notabene nasz kolega fizyk niemiecki, którego świetnie w Warszawie znamy, zgodził się na to, sprowadził emerytowanego profesora od nadprzewodnictwa, który w gabinecie naszego przyjaciela Fritza sprawdził tą pracę. Praca się ukazała i przez 4 miesiące, dzięki temu, że ta praca się ukazała, praca, odkrycie, które skończyło się na Nagrodę Nobla, nikt na nią nie zwrócił uwagi. I dopiero po 4 miesiącach Alex Miller na jakiejś konferencji wstał i powiedział, że tam ktoś mówił, że zwiększył temperaturę o 0,1 stopnia, on wstał i powiedział, ale ja 20. Zrobiła się awantura, sala opustoszała, właśnie tak jak mówiłeś. Wszyscy pobiegli do laboratoriów robić te eksperymenty. No i po kilku dniach pojawiły się dziesiątki już prac, a mamy to. A Alex Miller siedział i mówił, ale ja już to dawno opublikowałem. Gdzie, jak, co? No i wtedy się okazało, że jednak to jest degeneracja życia naukowego, jeżeli takie argumenty się pojawiają. To jest kompletnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nieakceptowalne, żeby tak się zachowywać. W latach 20. czy 30. Pauli, Heisenberg, pisali listy do Ehrenfesta z pomysłami swoimi. I do głowy Ehrenfestowi nie przyszło, żeby to za to opublikować. I tak wszyscy dzisiaj wiemy, że mimo, że Paul Ehrenfest opublikował niezwykle mało czasopism, to był niezwykle wielkim uczonym i wielki jego jest wkład w nasz rozwój, naszej nauki, ponieważ on po prostu był tym, nie wiem jak to powiedzieć, tym echem, tym naturalnym ośrodkiem, który był potrzebny do tego, żeby ta nauka się rozwijała. Wszyscy wiedzieli. Myśmy zrobili straszliwy błąd w rozwoju nauki, pewnie dlatego, żeśmy ją strasznie rozdeli, a wcale nie jest powiedziane, że postęp naukowy byłby wolniejszy, gdybyśmy nie mieli tak rozbudowanego gmachu nauki, jaki mamy w tej chwili. No ale nie wiedzielibyśmy nic o wypławkach. No. Nie wiedzielibyśmy nic o wypławkach, a teraz no, wiemy. Wypławki, ale nie masz wypławki, poznałem dopiero godzinę temu. To nie mogę się wypowiadać z żadną dozą kompetencji. Mówiliśmy przede wszystkim o fizyce i przedmiotach czy naukach ścisłych. Co mnie bardzo interesuje, co się dzieje w naukach humanistycznych. No przepraszam, na przykład, było psychologii. Ale było o tych oszustwach tego pana z Tybylgo. Ciekawy
mamy w tej chwili do czynienia z pisaniem historii na nowo. I jeżeli patrzymy na to, co się ukazuje w mediach na temat najnowszej historii, gdzie na przykład nie istnieje taki człowiek o nazwisku Wałęsa, bo wszystko zaczyna się od braci Kaczyńskich, to... I na nich jest, kończy, i, co i jest najważniejsze. Kończy, tak. To wydaje mi się, że te fałszerstwa, oszustwa w naukach ścisłych są mniej groźne, dlatego że są łatwiej sprawdzić, że to jest lipa. Natomiast tutaj wydaje mi się, ci fałszerze mają większe pole do popisu. Ale mają dlatego, żeby... ja wracam z uporem do tej mojej szkoły, dlatego że nie uczymy ludzi sprawdzać. Nie uczymy i dlatego tak straszliwie cenni są ludzie, którzy, to Thackeray mówił, ojczyzno moja, kiedy zaczniesz nazywać miotłę miotłą, którzy wychodzą i mówią prawdę. Pani profesor walczy, ja czytam to zawsze, co jeszcze mnie przeraża, to jest ta kwestia tych umysłowo chorych ludzi zamkniętych w tym więzieniu, prawda, w Gostyninie, tak? Proszę? Nie, ale to miało być tak, prawda? To miał być jakiś taki super szpital, który miał zapewnić. To jest straszne, prawda? My mamy, ale panie profesorze, z tym walczymy. My po prostu za mało stajemy wbrew, nie mówimy prawdy publicznie. Mówienie publicznie prawdy stało się, ludzie milczą. To było tak jak w tych latach 50., prawda? Kiedy się milczało, nie próbowało, no było to beznadziejne. A myśmy pozwolili narzucić sobie ten knebel, prawda? I masz absolutną rację. W naukach humanistycznych, w historii to jest zupełnie niebywałe rzeczy, które się publikują. Ja niedużo czytam tych czasopism, ale takie są kolorowe czasopisma różne, niesamowite, które leżą u mojego fryzjera. Ile razy przyjdę do fryzjera, to przeglądam. Tam są jakieś tak nieprzytomne rzeczy, że... No ale wyrzucamy z literatury, ale to dlaczego historii? Wyrzucamy z literatury. Dzieci w szkole nie uczą się... No dobrze, może państwo się mogą ze mną nie zgodzić. Nie uczą się Żeromskiego, ale czytają tego jakiegoś straszliwego grafomana, który jest oficjalnym poetą, prawda? Na W, jak już zapomniałem. Proszę? Nie. Rynkiewicz jest na R. Nie pamiętam, no w każdym razie. Ja zresztą próbowałem przeczytać jego tomik jakiś taki, kupiłem sobie w księgarni, ale go już nie mam, gdzieś mi się zawieruszył. No, Rynkiewicz to kiedyś pisał naprawdę bardzo piękne utwory. To jest przypadek wyjątkowy, prawda, bo to jest rzeczywiście wielki literat. Ale też straszne rzeczy wypisuje. No nie wiem, no po prostu się boimy, ciągle nie mówimy, nie stajemy wbrew. No. A nie będziemy stawać, jeżeli nie nauczymy młodych ludzi. Najważniejsza jest szkoła. Najważniejsze jest... I przy okazji chcę zwrócić uwagę, że środowisko akademickie w Polsce zupełnie nie pomogło nauczycielom. Nauczyciele, którzy zostali wystawieni na straszną robotę z tą reformą szkolną, oni są kompletnie sami. Środowisko, na przykład teraz się przygotowuje strajk nauczycielski. Nie ma żadnego intelektualnego przygotowania, jak ten strajk przeprowadzić, ponieważ czy tak, czy inaczej, to ofiarami tego strajku będą dzieci szkolne. I te dzieci szkolne, myśmy o tym trochę mówili przedtem, proszę państwa, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale my wyhodowaliśmy w tej chwili pokolenia młodych ludzi, którzy są w szkołach, szczególnie te roczniki, które kończą szkołę średnią, która się kończy, którzy są najbardziej wyalienowani społeczną grupą. Oni wiedzą, że wszyscy im zagrali na nosie, wszyscy ich, mówiąc ich językiem, olali. Oni nie mają miejsc do szkoły, oni są uczeni źle i wszyscy, i wszystko się na nich skrupia i oni kipią nienawiścią.
i jakie będą konsekwencje wygenerowania tego pokolenia ludzi, którzy kiedyś dorosną i zajmą nasze miejsca, którzy są, mają ten straszliwą... Oni już wyjechali do Anglii i gdzie indziej. No nie, także... oni są teraz, mają teraz kilkanaście lat, są w tej trzecim klasie liceum. I to jest dla mnie problem. My musimy zrozumieć, że przyszłość kraju, cokolwiek w tym pięknej sali uniwersyteckiej brzmi, ona się rozgrywa w szkołach, a nie w wymyślonych, jak to się będzie nazywać, szkołach doktoranckich. Ona się rozgrywa w szkołach. I to jest dla mnie rzecz zupełnie niepojęta, jak nie rozumiemy tego jako społeczeństwo, tego zjawiska. I to coś jest straszne. I ale ja nie powinienem się wypowiadać o pewnie. Czy jeszcze ktoś chciałby? Mam zakaz. Jeszcze. Tam jeszcze zda się pan. Proszę. Oj, będzie ciężko. Nie będę, panie profesorze, nawiązywał do Harariego. Rozumiem, że to jest jakby kontynuacja naszej rozmowy z Krakowa. Ale to ja to muszę powiedzieć. Wiecie, na kolacji podczas zresztą świetnej, wspaniałej konferencji profesora Hausnera Open Eyes Economy Summit w Krakowie w listopadzie ubiegłego roku rozmawialiśmy o czymś z panem ambasadorem i pan ambasador słusznie zwrócił mi uwagę, że powinienem zamiast gadać, przeczytać książkę pana Harariego, a ja jestem posłuszny, jak widać, i kupiłem tą książkę i przeczytałem i wszystkie moje uwagi, to wiadomo już, kto ponosi odpowiedzialność. Stąd czuję się wywołany do wypowiedzi. Chciałem powiedzieć, że to jest książka, która ma działać na wyobraźnię. To nie jest praca naukowa. Rozumiem, ja nie mam wyobraźni. Ma działać na wyobraźnię nas wszystkich. Do czego prowadzi nowa cywilizacja cybernetyczna, jakie są zagrożenia, jakie są też szanse. Oczywiście można się zgadzać lub nie, ale to dzięki temu właśnie, że zgadzamy się lub nie, ta książka się sprzedała w tylu milionach. Ja nie jestem agentem profesora Harariego, a szkoda. Myślę, że mógłby bardzo wiele mi zapłacić, stać go na to. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym. W poniedziałek dosyć wyjątkowo poprowadziłem zajęcia na temat indywidualnego terroryzmu. Nie był to przypadek, mówiłem o inspiracjach, o samotnych wilkach tak zwanych i o tym zjawisku i o problemach, jakie to niesie. I proszę sobie wyobrazić, że przy tej okazji nawiązałem oczywiście do zabójstwa prezydenta Narutowicza. Żaden ze studentów nie wiedział, kto to jest Narutowicz. Nikt nie wiedział, kto to był Narutowicz. Nikt nie wiedział, co się zdarzyło w 22 roku, czyli w momencie, w którym załamała się cała koncepcja wielonarodowego, sprawiedliwego, demokratycznego państwa polskiego II Rzeczypospolitej. No oczywiście. Moje pytanie jest, czego uczono na lekcjach historii w takim razie w liceum wcześniej? No to ja co się stało takiego, ja opowiem, że mamy kult siły? Nie siły, chamstwa. Dziękuję za podpowiedź. Że mamy kult przemocy de facto, który wkłaniamy na lekcjach właśnie historii, a nie ma mowy o tym, co było załamaniem wielkiej idei jednak, II Rzeczpospolitej, wielkiego marzenia, które się nie spełniło. To jest dramat. To ja się Dziękuję absolutnie bardzo. Zgadzam, ale że nie wiedzą o Narutowiczu, to... żeby troszeczkę, bo to jest naprawdę fundamentalna sprawa, znaczy niewiedza, ten sposób uczenia ludzi zakłamanej prawdy, prawda, tak, no właśnie nieprawdy. I to jest coś, co też będzie prowadziło do tego, że będziemy mieli pokolenia zupełnie sprowadzone na manowce. Ale a propos, że nie wiedzą na Narutowiczu, ja nie mam aż takiej ambicji, żeby uczyć kogoś historii, ale na jakimś wykładzie z matematyki namalowałem układ prostokątny i powiedziałem, że to jest układ kartezjański i coś mi odbiło i zapytałem się, a kto to był Kartezjusz? No i zaczęliśmy dyskusję.
w momencie, kiedy ustaliliśmy, że żył przed wojną, zaprzestałem dyskusji, przed którą. Bo już byłoby, już po prostu traciłem grunt pod nogami. Także to sięga znacznie głębiej. Ale znowuż, dlaczego? Dlatego, że ta historia w szkole, no ja mam dużo wnuków i mam właśnie tego nieszczęsnego średniego wnuka, który kończy teraz tą klasę gimnazjalną trzecią i będzie w tej masie tego problemu przechodzenia wielu pokoleń do jednej, do liceum. I ile razy go zapytam, co się uczy z historii, to on mówi, robimy mity greckie. ponieważ nauczyciele, jak tylko mogą, unikają mówienia o historii współczesnej, ponieważ po prostu się boją. Bo nauczyciel jest postawiony przed tą grupą młodych ludzi w szkole zupełnie sam. Proszę zwrócić uwagę, jak mało ludzi chce się zajmować edukacją. Mamy grupy pedagogów, to już ja mówiłem panu ambasadorowi, on zna mój dowcip o pedagogach, ale go nie powtórzę tutaj z licznych powodów. Ta szkoła to jest nieszczęście, to jest coś, co się naprawdę skończy gigantyczną tragedią. Myślałem, że już będzie troszkę weselej, ale schodzimy na jakieś bardzo niskie rejestry. No powiedziałem, że nie będzie wesoło. No dobrze. Bardzo chciałem podziękować i podziękować Państwu. Dziękuję.